Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna seria ze Speedruna. Zapraszam serdecznie. Przypominam, gram nam 10 minut, komentuję ranking 221, dwie porażki na koncie, przy 10 porażkach kończę serię. E, Ła! 2308, chyba największy ranking do tej pory. Ekstra. Skoczek na F3, no to jedziemy swoje tematy. Skoczek F6, e, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Posunięcie C4, taki ruch jest jak najbardziej znany. Gramy G6. Czyli swoje schematy będziemy tutaj kombinować G3, goniec G7, goniec G2, Roszada tutaj chyba nie ma co za dużo kombinować. Potem D6 i z planem E5 taki sobie tutaj układ zastosuję. Oczywiście teraz E5 nie działa. Mogę teraz zagrać sobie i skoczek D7, i skoczek na C6 i jest taki ruch jak C5, a skoczek C6 sobie zagramy. Jeszcze jest opcja, żeby zagrać goniec F5, też ciekawy ruch w ogóle. Można klasycznie grać teraz E5 w tym momencie, ale myślę, że goniec F5 jest dosyć ciekawym ruchem. Jak się uda zagrać z skoczkiem na E4, to pozycja jest bardzo przyjemna. Czarnymi uważam, bo będziemy atakować tutaj pionka na D4 dwoma figurami. Taki ruch oczywiście istnieje. Goniec D7 sobie wraca. Mi się to bardzo podoba, ze względu na to, że goniec już nie stoi na C8, a na D7, a skoczek H4 nie jest najlepiej ustawiony. O, jest ruch E4, co ciekawe. Chyba teraz taki ruch w ogóle wchodzi bardzo dobrze. Po ruchu tutaj jest skoczek D4. No to jedziemy E5, blokujemy. Jeżeli bicie, to w ogóle super, to wybijamy. Chociaż mi się, czy nie lepiej skoczkiem zaatakować, ale to już teraz nie jest dobry moment na zastanawianie się. Chyba D4, chociaż F4 jeszcze w zanadrzu. Taki ruch, nie, no fajne, fajne schematy. Gramy sobie skoczkiem. Jeżeli goniec tutaj... To super e, dobra. Wiem dlaczego jest H3. Bo skoczek, jakby zagrał tutaj, to ja bym miał goniec G4. taki nieprzyjemny dla gościa posunięcie. Myślę, że zagram C5. Wzmocnię skoczka. Liczę na to, że będzie bicie w przelocie. Odbijam pionkiem e, i będę miał opcję zagrania C5. E, wzmocnienie skoczka. Jak mi zaczną tutaj tego skoczka atakować poprzez ruch skoczek F3, goniec E3. E, ale jak zagram C5, to skoczek będzie miał opcję na D5. No to ja go po prostu palnę i będzie dobrze. Ok, jest ruch B3. Wieża tutaj linia e, wolna. E, jeszcze się zastanawiam, czy nie zagrać A5, żeby w przyszłości mieć taką opcję. To jest chyba dobry wybór. Mogą też istnieć takie ruchy jak Hetman C8, takie dosyć sprytne na początek, żeby uderzać tutaj, ale zawsze jest król Hadba, wszystko działa. C5 nie, C5 nie, gramy A5. Jeszcze ten ruch nie działa, bo skoczek broni, ale już po takim zagraniu będzie działało. No i właśnie gram C5 i teraz już jest groźba na przykład ruchu A4. Bardzo nieprzyjemne posunięcie ze względu na to, jak, jak tu się wybije, stanie pionek na B3, będę tego pionka męczył, będę starał się go męczyć. Dobra, gramy posunięcie. Zaraz, chwila, 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 niech ja się zastanowię jeszcze moment, bo jak zagram tu, tu piątkiem, no dobra, tu będą słabości, Hetman A5 odbije. Dobra, gramy A4. Yy, prawdopodobnie, no zobaczcie, w ogóle skoczek na D4 ustawił się genialnie, uważam, że pozycja czarnymi jest zdecydowanie lepsza, a gość ma w ogóle 2 300, co nie? Nigeria, o, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, poszło bicie, to brałem pod uwagę. Tutaj, jak zagram, on może zagrać tak, atakować tu. E, jeszcze wieża A6 będzie istniała. Dobra, gramy hetmanem na A5, za na skoczka przy okazji. E, jeżeli on zagra tak. E, nie zagra, tak. E, teraz tak, chyba mogę tutaj dziabnąć. E, jak skoczek wybija, to super. Dobra, idę na tę pozycję. Goniec bije A4, jak bije wszystko do końca, no, o, cudownie, cudownie, jak wieża zbije na A4 to i tutaj atakuje, i tutaj atakuje i wchodzę następną wieżą na A8. Yy, Oto ciekawe rozwiązanie, przyznam się. Czy ja muszę tutaj wybić? Nie muszę, ja sobie poczekam. Wybiję pionkiem z C, żeby nie otwierać gońca. A teraz będę miał przerzutowanie skoczka z D7 na C5. Ewentualnie tu jeszcze opcję, żeby atakować tego pionka, więc wydaje mi się, że to jest dobrze. Jeżeli będzie ruch F4, to ja nie muszę w ogóle się o to martwić. Pionek z D6 pilnuje. Skoczek D7, skoczek C5. Taki jest mój plan. Czy wymiana Hetmanów była dobra? Możliwe, że była, że można było to wtrącić. Ja tego nie zrobiłem, ale teraz zwróćcie uwagę, że mam opcję po prostu wzięcia pionka, więc to białe tracą tempo w tym momencie, na to, żeby zrobić ruch, <laughs> jakiś ruch. Dużo gadam dzisiaj, nakręcony jestem. Słuchajcie, jestem po turnieju przedszkolaków. Organizowaliśmy turniej dla dzieci z przedszkola. Fua, wyczerpujące zadanie, ale wielka radość przede wszystkim dzieci. Tutaj wieża C8, tak, żeby tego piona pomęczyć bo jeżeli goniec na F1, to ja skoszę pionka na E4 i teraz w ogóle mam opcję zbicia, tylko muszę pamiętać o tym, że jak zbiję tutaj do końca, on mi weźmie, ja wezmę, to on zagra A4 i ten pionek będzie dosyć szybki, więc niekoniecznie ja tego pionka muszę od razu brać, ja tylko tak zagrałem, żeby go atakować. No właśnie, widzimy teraz reakcję przeciwnika, wieża C2 i czasami może warto takiego pionka nie brać, tylko go przytrzymać, bo to może być dla przeciwnika bardziej męczące, że tak się wyraża. Teraz się zastanawiam nad takim ruchem. On zagra tak prawdopodobnie, wejdę tu Potem może tutaj w ogóle i tego pionka będę chciał skoczyć. Tak zrobimy. Na szczęście nie ma ruchu H4, żeby goniec mógł zagrać na H3, więc zdążyłem skoczkiem na D7. I jak tutaj przyblokuję, to będzie genialnie to wyglądało. Ok, teraz widzę jakie są plany przeciwnika, bo jak zagram tak, to on mi wejdzie na B6, ale ja mogę goniec na F8 pilnować ładnie. Tak zagramy, poza tym chyba goniec na B4 jeszcze jest możliwość, no jest taka możliwość, faktycznie tego nie wziąłem pod uwagę, ale... Na pewno tutaj jest y, stabilnie. Mogę teraz zagrać tutaj. Muszę zagrać. Teraz chyba goniec B4. Tak mi się wydaje, że taki ruch będzie zagrany y, tutaj wisi, ale wtedy zawsze mam takie posunięcie, wieża B7. Y, dosyć szybko, żwawo mi to y, ta, ta gra idzie, y, a, idzie albo nie idzie. Czekajcie, bo teraz jeszcze mam takie posunięcia pod tytułem D3. Może takie ruchy wtrącone działają? Ja troszeczkę przyspieszam tutaj swój tok. A w ogóle kawka. Kawka, herbatka musi być. No i dobrze. Teraz pomyślmy, pomyślmy. Bo to przeciwnik ma problem, bo jak zagra tak. Okej, okay, to ja zawsze mogę to odbić wieżą. Mogę poprawić króla grając tutaj. Czy to jest konieczne? Zaraz się okaże. Może w ogóle. No właśnie, ja bym zagrał taki ruch, b 4. Słyszał. Słyszał i mu się wszystko zgodziło. No, wybić nie bardzo. Tak zagrać, on zagra tu. Wybić wtedy chyba trzeba. Ciekawe rzeczy się będą działy yy, przy różnopolowych gońcach. Powiem szczerze, yy, nie wiem, bo jeszcze mogę tak. Wieża B7 i tak. On mi zbije tu, a ja mu zbiję tam i tu będzie wisiało i tam jakiś szach. Hmm. Nie za bardzo chcę tak zagrać. No właśnie, trochę chyba nie przemyślałem. To znaczy tu jest na pewno dobra pozycja. Jeszcze w ogóle tak się zastanawiam. Tutaj, tutaj, tutaj. W ogóle może tak zagrać. Idę trzy, nie, on mi weźmie pionka. Nie za bardzo tego pionka chcę oddawać. Fajnie to wyszło w sumie, fajnie wyszło. Zawsze mogę zagrać tak, on zagra tu i powiedzmy tym skoczkiem wrócę tu. Nie za bardzo chcę też tak wracać. Aha, zaraz, poczekajcie, a tutaj on weźmie, no to weźmie, no właśnie. Po prostu weźmie, ale chwila, tu on weźmie, a ja wezmę tam. On mi weźmie tu. Ten pionek d4 będzie bardzo groźny. Tam zagram, tu będę bardzo szybki, chyba. E, chyba warto to rozważyć, żeby zagrać skoczkiem tu. E, chyba skoczek tu. Gonicę f1 jeszcze jest. E, no właśnie, właśnie. Skoczek c5. Bardzo dobry. Skoczek tylko. Czy on mi teraz spełnia super rolę? Ok. E, dobra. Jakąś decyzję trzeba podjąć. Może. Może tak? Wicie? Czy tam coś działa? Nie widzę za bardzo. Ale może tak w ogóle bicie, bicie, bicie. I może po prostu bicie i wymiana. I ten pionek może będzie na tyle groźny, że da radę. Będzie co, to chyba tak zrobię w ogóle. Pójdę na konkrety. Hop. On weźmie tu, na stówę. No musi wziąć tutaj. Choć to wyglądało świetnie, bo na różnobarwne nie chciałem yy, iść. Teraz chyba w ogóle muszę to po prostu zbić. Zbijemy sobie to W ogóle tak? Może tym tą wieżą, chyba nie ma większego znaczenia. Zagrajmy tą wieżą. Bo teraz tak, bo jeżeli on zbije, ja zbiję, on zagra go nie C1, ja mam wieża C1 i zwiążę króla bardzo nieprzyjemnie. Ten pionek będzie uciekający, ale pionki na czarnych polach może dadzą tutaj opcję stabilności. Tak bym to rzekł, bym to tak ujął. Dobra, jest bicie, jest bicie. Ok, wieża C1 zagrać muszę. Król G2, w innym wypadku co ja będę mógł zrobić? Tak będę mógł zrobić, postraszyć. Tutaj, 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 tutaj wszędzie wszystko będzie lecieć. Też oczywiście na tego pionka muszę bardzo uważać. No właśnie, to się teraz dzieje na naszych oczach. Jeszcze mam czas oczywiście, bo on ma daleko. Zagram tu. Mogę też tak zagrać, przytrzymać tego pionka. Mogę też tak zagrać w sumie. E, dużo jest dobrej opcji. E, najlepiej jakby... Nie, chyba skoczek E1. Zagrajmy tak, żeby już jakieś groźby były, a poza tym już tutaj może pionek dochodzić. Jak ten pionek pójdzie tu, to ja chyba będę musiał jednak tak sobie zagrać. Żeby jednak go przytrzymać, a potem może podejść królem, albo zagrać po prostu królem tutaj żeby też zejść sobie z ósemki, żeby w razie czego dźwięk nie miał dojścia z szachem. Trzeba trochę policzyć. Jak ja zagram tutaj, to też Goniec będzie mógł się uwolnić. Pytanie, czy. No dobrze, ale mogę na pewno tak, muszę tak zagrać. Goniec nie może zagrać, bo ja zbiję. Dobrze mówię, a potem mierzę d 7. Ajajajajajajajajaj. Chwila, zagram tu. On będzie musiał tu, ja tu. On zagra tu. Nic nie ma. I nic nie ma. Podchodzę królem. Podejdę troszeczkę królem. Tak jak mówiłem. E, teraz pytanie, czy on się rozwiąże teraz z gońcem. Goniec C4 jest dobry? Musi być dobry. O! To mnie gość zaskoczył. Tak dam szacha mimo wszystko. A może teraz tak zagrać w ogóle? Tu, tu zbić. Nie, nie bardzo. Nie, 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 nie. nie. Tak nie można. Yy, tutaj, tutaj. Hmm. Tutaj. Żeby tego pionka wziąć, on zagra tutaj. Ja będę mógł tędy się przerzucić. Dajmy Wygląda to troszkę koślawo. Zagram tak, on F3 raczej nie, bo dostanie tutaj bombkę. Wieżówka może być też dobra. Dobra, gram tak. Może to jest plan nie najgorszy, znaczy może to nie jest najlepszy plan w tym znaczeniu. Ale mi się wydaje, że on jest całkiem stabilny na tym czasie, tak mi się wydaje, nie wiem. W każdym razie, po debiucie dostaliśmy genialną pozycję, to trzeba zaznaczyć. Okej, okay, taki ruch, on zagra tu, to mnie zmusi tu. Dobra, ja zagram h5, bo mam opcję taką. E, dobra, on mnie zmusił, to teraz skoczkiem na S sobie zagramy. Jak on zagra tak, to ja podejdę królem. I co to będzie za pozycja? Hmm. Nie, jak on zagra tak, to ja zagram tutaj. On wierzął. ja tu, on weźmie pionka. O, chodzi o to, że ten pionek też jest bardzo niebezpieczny. To nie jest taki hop-siup. No na pewno trzeba mieć tutaj genialną te technikę. Brakuje figury do gry. Sprytnie, sprytnie, proszę pana. Tu, 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 tu. Może dać szacha teraz. Tutaj, tutaj. F5? Uderzyć? Nieco chyba zbyt odważne posunięcie. Hmm. Dajmy szacha, potem zagram tu. Będę tu atakował. Czy to coś da? Nie wiem, ale szach jest. Oczywiście wiem, że się podstawiam jeszcze tutaj, więc muszę uważać. Na razie szach, potem zagram tu. Król zagra tu. Będzie miał opcję taką i potem jakiś szach. Tutaj skoczek musi zwierząt podziałać. Podziałać musi. Może taki ruch, ale on ma zawsze takie zagranie. Dobra, trochę on cyka, nie? Trochę on cyka. To może tak teraz ruszyć. Ruszmy tak. Już na ten ruch się na pewno nie odważy, bo jest bicie z szachem. To już tak psychologia dobrze działa. A po wybiciu ten skoczek będzie tutaj cały czas uderzał. Potem H4. H4, on wybije, wrócę i na F4 będę miał świetne pole. I jak będę miał skoczka na F4, to będzie bardzo dobrze. Yy, tak, tak, szach i tu. Yy, poświęcam Piona w ciemno, w ogóle bez zastanowienia. Tu jest mało czasu na zastanowienie. Tak, i skoczek na F4. Yy, mam nadzieję, że to jest dobry plan. I skoczek F4. Dobra. Nie jestem pewny. No ale poszedłem na to. Yy, dobra, i teraz tak, goniec tutaj, mhm. f6, żeby już nie było tutaj opcji. Aj, szach, tu, no szach 1, tam nic nie daje, bo pójdę sobie tu, ale taki ruch jest, to właśnie. Może przesadziłem jednak tym skoczkiem. Yy. Jakbym tutaj zagrał, miałbym siatkę matową. Dobra, postraszę. Jeżeli tutaj to zbiję oczywiście, bo będę inna, nie będę miał innej opcji. Chodzi o to, że jak on na przykład tak zagra, to ja zagram tu i będę miał opcję. A, ja przecież nie mogę zbić. No przecież. Muszę straszyć taki ruch, i królew pięć. Oj, porażka blisko. Jest porażka blisko. I czasu mało. Mało czasu niestety, ale była piękna pozycja. No tak zagra, co nie? A tu maty grożą, o Od tego nie widziałem, tu mata chyba dostaje. O, no to będzie porażka, słuchajcie, z takiej pięknej pozycji. Nie ma szans, 30 sekund, 40 sekund. A ja, ja jest takiej genialnej pozycji, słuchajcie. No jednak bywa. No to y, jestem do tego też zdolny. Ustawiam świetne pozycje a potem w topa. Dobrze, trzecia wtopa. Nie jest źle. No tutaj nie ma, nie ma już obrony, jest jednak mat na końcu. Jeszcze mogę zbić tutaj, bo jak on zagra, tu, to, to ja zbiję. A zbiję tak. no Oczywiście nie ma deklarowanego posunięcia. Poddaję partię. No dobra. Trudno. <laughs> Ale... Szkoda, bo partia była świetna. Znaczy, uważam, że pozycja była genialna po Debiucie. No ale trudno, tak się to też dzieje. No dobra, mamy gościa. Chiny, Turcja, przepraszam, Turcja. To co, D4 jedziemy. Skoczek F6, a może atak Trąpowskiego białymi? Spróbujmy. Dobra, jest Skoczek E4, goniec F4. Tutaj plan jest taki, że po D5 właśnie gra się E3, ustawia się gońca. E, dobra, tutaj kiedyś robiłem teorię, ale już nie pamiętam e, Chyba goniec d3, żeby spróbować zbić, po prostu, żeby pionki stały na jednej linii Nie jestem pewny właśnie, jak to szło dokładnie Ale zagrajmy sobie po prostu na czujkę Powiem Wam szczerze, no zobaczcie, gość już 2300 tamten Pograł do źle, to jestem na 100% pewny Ale Potem jednak się wykaraskał Tutaj widzę taką opcję jak Hetman B6 Po Hetman B6 będę miał Oczywiście obronę B3 Nie będzie mógł zbić, bo goniec na B5 Dobrze, jest skoczek C6 To bijemy chyba Zbijam z tego powodu żeby zepsuć mu jednak pionki i skoczek E2, będę bronił pionka, oczywiście jak Hetman B6, no to zagram tutaj, potem ewentualnie C3, takie trochę kombinowane szachy. Yy, parę gońców już nie mam oczywiście, ale za cenę właśnie tych zwolnionych pionów, o ile dobrze kombinuję. Yy, może inaczej, może tak zagrać, pozwolić mu na bicie i próbować mieć rozwój. Idę w ciemno w takie rzeczy. Zmieniam, zmieniam koncepcję teraz yy, gry. Idę w to ciemno, bo jak on mi zbije, to ja zagram tu, a potem będę ją skoczek B5 i tam. Chocki klocki się dzieją fajne. Więc rozwój figur jest tutaj zdecydowanie szybszy póki co w tym momencie. Dobra, czekamy na posunięcie przeciwnika. Przypominam, trzy porażki. Już mamy trzy porażki. W sumie ta porażka była zupełnie taka. No, sami zresztą ocenicie, ale wydaje mi się, że w tym wypadku, no, jakby to powiedzieć, można byłoby się bardziej skupić na posunięciach lepszych, prostszych. Dałem przeciw, przeciwnikowi po prostu grę. E5 poszło. Wow, e, bardzo ciekawy plan. No, to ja biję oczywiście. Chodzi pewnie o to, żeby otworzyć tutaj gońca jak najszybciej. Na C5 nie działa, bo robię roszadę. Wszystko jest wtedy w porządku. Może chodzi o to, żeby tutaj związać, wprowadzić wieżę. No to już bardziej bym widział. Dobra. Taki ruch mogę zagrać Ja zrobię szybko rysadę, żeby mieć e, Już nie mieć problemów żadnych Bo nawet po zagraniu wierzą na D8 Będę miał opcję skoczek D5 Hetman C5, no to tutaj wiada I tam go będę straszył, tak mi się wydaje Eee, fatalne posunięcie Zobaczcie, goniec B5, goniec B4 Fatalne, skoczek D5 Wchodzę do centrum, za darmo Bez żadnych tutaj komplikacji No atakuje tu W najlepszym, znaczy w normalnym wypadku Powiedzmy po prostu od razu odbije gońca Dobra, nie muszę go zbijać oczywiście, jak to zwykle bywa. Tak mogę zagrać i będę groził tutaj. Tak, ale on zrobi rozszadę. Tak, zagram widełki, on zbije tym. Hmm, ale dużo opcji. Może w ogóle tak jeszcze zagrać, żeby mieć tutaj furtkę dla hetmana. Zagramy najpierw C3. Ruch C3 nigdy nie zaszkodzi, dlatego że potem będę mógł zagrać hetmanem, jak na przykład zagra tu, i wprowadzić wieżę AD1. I straszyć Jak to w pionkach w ogóle wygląda? Mam pionka więcej, no to już jest dobrze To już jest bardzo dobrze Goniec raczej na E7, tak mi się wydaje Może na C5 Ale to wtedy jeszcze tak go poczęstuję Takim ruchem są opcje w każdym razie. No dobrze, nieważne gdzie goniec pójdzie, i tak zagram hetmanem na B3, bo jeszcze są opcje takie. Jeżeli on zrobi ruszadę, a powinien według mnie zrobić ruszadę, to zagram wieża AD1. I w ogóle skoczek stoi świetnie. A, jeszcze goniec E6 przecież jest. Ale dobra, tu jest wszystko ok, bo jest ruch C4 w razie czego. A powiem Wam szczerze, tego ruchu w ogóle nie brałem pod uwagę. Ale tutaj szacha tędy. Jak on się zasłania, to bije tu. Szach, proszę pana. No bo jak tutaj, to skoczek na C7 szach, i tu. Co ja w ogóle gadam? Jak D7? biorę skoczka na A5 przecież. No jak króle F8, no to nie ma roszadę. Bierze AD1 gram swój plan dalej. A jednak, takie mały, mały niuans. Goniec bije skoczka, i gość się zaczyna gubić. Mi się wydaje. A tutaj powinno być dobrze wszystko. Tu powinno być wszystko, wszystko w pożądalu. Ten już też brałem pod uwagę, bo chodzi o to, że jak ja zbiję Hetmanem a muszę, on zagra gońcem, to nie odbijam na E4. No ale biję, on oczywiście gońcem się zasłoni, ale nie będzie miał atakował, skoczka. I teraz jakieś odejście Hetman... Ojej, ja myślałem, że już nie mam odejścia Hetmanem żadnego. No mam tutaj jeszcze, więc to wszystko jest OK. Cadman A6. Po prostu. Zawsze mogę zbić Zawsze mogę straszyć takim ruchem i takim ruchem. Tu będzie wisiało, tu będzie wisiało. Wydaje mi się, że zdobywam materiał. Jeszcze w ogóle po takim ruchu po roszadzie zbicie pionkiem, wieża atakuje tutaj, więc też nie do końca. Może jest wtrącenie tutaj. What? Ej, bez jaj. Wieczne łapanie Hetmana. <laughs> hetman nie ma ucieczki. A jaj, tego pod uwagę nie wziąłem. No dam szachon znowu tu i co? I Hetman nie ma nigdzie opcji. Ej. To się porobiło. Chyba się szykuje pierwszy remis w speedrunie. Ajajaj, aj, 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 aj. tego pod uwagę. oj, nie policzyłem dobrze jednak. Karamba, nie policzyłem dobrze. No pretensje mogę mieć tylko do siebie, no bo ja nie widzę tutaj innej opcji, te b5 było piękne. Wow, no nawet nie mogę sensownie hetmana jakoś oddać za jakąś wieżę chociaż, jakieś komplikacje, no, nic tu nie mogę zrobić w ogóle. No, mogę dać szacha jedynie. I znowu to samo. No, nigdzie tędy nie pójdę. No, niewiarygodne. Wow. No, szach. No właśnie, gość będzie chciał remis. No się nie dziwię zresztą. Też bym tak grał czarnymi. <laughs> Ale ja, ja. Nie mam odejścia hetmanem. Skoczek przeszkadza w tym momencie. To znaczy, tak, ja jeszcze mogę zagrać tutaj w zasadzie. No mogę tutaj dać szacha, on zbije i zagram hetmanem tu. Tylko, że oddam figurę na czysto. A to już jest bardzo duże ryzyko. Goniec zagra tu. No i to będzie. Nie, to będzie na pewno zła decyzja pod kątem szachowym. To jestem przekonany. W sumie jeszcze tak mogę zagrać. Może to będzie ciutkę lepsze z uwagi na to, że musi odbić raczej pionek. Zepsuję trochę strukturę. Zagram hetmanem. On zagra tak. I będę musiał wymienić hetmany. Jak wymienię hetmany, to już w ogóle będzie źle. Tutaj on zbije. Ja zagram tu. On wierzy na D2. Ja zbiję tu. Nie, jeszcze będę miał wtrącenie takie On zbije, a może pójść na te komplikacje Widzicie co, moi drodzy widzowie Tutaj jak będę powtarzał te ruchy To będzie remis Pytanie czy, ja to robię dla was ten, te, te partie, ten odcinek Więc Może nie kopiujcie teraz moich myśli Ale nie grajcie w ten sposób Jak ja teraz zagram Ja oddam figurę, żeby po prostu nie zremisować Jak przegram, to przegram, trudno Zaryzykuję po prostu zaryzykuję, nie chcę remisu, to jest gra na siłę, tak nie wolno grać, ale ja tak zagram. <laughs> Z uwagi, może na to, że jeszcze są pionki, no spróbuję po prostu tutaj poszukać jakichś szans, jakichkolwiek. No, Hetman D5 jestem przekonany, że będzie taki ruch i muszę wymienić. Hetmany będzie jeszcze trudniej. No, ale spróbuję jakieś sztuczki jeszcze postosować. Na gościa. Eee, no tak, no hetmanę wymienić muszę, nie mam wyjścia. Wieżą odbił, bardzo szybko to zrobił, więc ja odbijam szybko tu, on może odbić i tam, i będzie się męczył. Aha, nie będzie się męczył. Jak on się będzie męczył? Co ja w ogóle gadam? Zagram tu, on zagra tu. Nie mam skoczek D4, bo przecież on ma bicie. To ja mam bicie, różnobarwne, coś tam. Ale chyba też wyjścia nie ma za, za bardzo. Jeszcze tak mogę zagrać. Bo jak on zbije tu, ja zbiję, jak on zbije, to się nadzieje na koniec e5. A będzie groziło takie zagranie. Ale jest skoczek c4. Wieża tutaj. Koniec, koniec. Nie no dobra, zagramy tak. Różnobarwne są jakąś tam nadzieją. Teraz powiedzmy dla mnie na... No chociażby nawet jak jakby się udało uzyskać remis. To też będzie dobry wynik. Mimo wszystko teraz. Przypominam, ten remis mogłem wziąć wcześniej. Ale specjalnie go nie wziąłem. Ale dzisiaj... Partie spadkowe, ale myślę, że też ciekawe, mam nadzieję, bo co z tego, że jak się gra to ciągle się wygrywa. To też nie do końca jest jakaś wielka przyjemność, pewnie dla oglądających, ale no dobra, nieistotne. Jest jak jest, trzeba to dalej pociągnąć w tym momencie. Jak jest w pionkach? Dwa pionki za figurę, różnobarwne. Pionek izolowany. No, gość na pewno dostrzega. Zresztą jak zacznę grać trochę szybciej i jemu będzie upływał czas, to może będzie panikował, o ile ja zdążę tutaj jakieś aktywności e, zrobić. Ale wydaje mi się, że jakieś mam aktywności. Teraz jak wieża C1, wieża C5 grozi, no i już się robi e, może nie, nie do końca super e, czarnymi. To znaczy jakaś, jakiś brak koordynacji figur to się pojawia. W ogóle grozi goniec na C7 przede wszystkim. No właśnie, już mogę zagrać goniec na C7. jaj, Ale mnie kusi. A nie, wieża D5 jest. Dlatego zagram najpierw ac1, pozwolę wziąć mu tego pionka. Potem zagram tak, żeby mieć aktywność, goniec i damy mata. P za łatwo by to oczywiście wyglądało, ale trzeba bardzo uważać, mimo wszystko czarnymi również uważam w tej sytuacji. No ciekawie się porobiło, ciekawie. Przede wszystkim widzicie, no takie opcje się widzi, ale ma, on ma odpowiedź, a ja szukam, muszę szybciej wieże wprowadzić. Jak wieże dobrze wprowadzę, jeszcze nie mam lufcika zrobionego. Eee, jak lufcik zrobię, to będzie też dobrze, tylko nie ma na to czasu. Nie chcę się na to też tracić trochę czasu, bo... Hmm. On też się teraz zastanawia, przeciwnik na pewno jest świadomy tego, że jeszcze nie ma takiej prostej wygranej, yy, a to dobre posunięcie jest. Pytanie, czy tutaj. Bronić pionka? Czy tu? Czy to ma jakieś znaczenie? Nie no, zagram tak. Żeby atakować tego. Po prostu. Jak skoczek C4, no to B3. Skoczek ucieknie, no to tam wieżą wejdę. Coś będę straszył. Wziął. A, wziął. OK. No, jakie proste, nie? Po prostu wziął. No to wieża C5. Tutaj prawdopodobnie A6 nastąpi Ale wtedy mam szacha On odejdzie, goniec F6 i bije wieżę Ha! I wygrana Białymi Ciekawe czy on to widzi Właśnie! Są dwie groźby Hello! Grozi wzięcie i grozi zagranie tutaj Ja to z daleka widziałem Może nie o wszystkim mówiłem Ale teraz to działa Szach, krucha 8, tutaj Jednak się dał złapać Ajajaj Słuchajcie, dzisiaj mam taki wisielczy humor i wygrywam. Nie może zbić wieży, jakoś więcej. Znaczy, jeszcze trzeba wymęczyć. O, poddał, zrezygnował. <laughs> Ale dzisiaj partie były. Dobra, dzięki za dzisiaj. Dwie, dwie partyjki. Mam nadzieję, że yy, przypadną Wam do gustu. Pozdrawiam. Przypominam o szachowo szachowo.pl. Jeśli chcecie szachowe zakupy robić. To macie 10% zniżki na hasło Pan Szachus i do zobaczenia. Pozdrawiam, hej!